chwili obecnej, kiedy zacząłem publikować w internecie pełną dokumentację medyczną tego, że są daty takie, a nie inne, że w zakładzie karnym w Sztumie złamano konwencję genewską, nie zapłacono mi nawet żadnych pieniędzy, nie zarobiono nic. Na chwilę obecną cały czas trwają tortury przy pomocy tego, co mi zrobili. Przesyłają mi do głowy naprawdę straszne rzeczy, torturują mnie, wmawiają mi jakieś głupoty, wmawiają mi, że są kosmitami, wmawiają mi takie coś, że zostałem w niby zdolności telepatyczne, naprawdę takie bzdury mi wmawiają. Najgorsze jest to, że wpisali mi, że mam niby schizofrenię paranoidalną, a tak naprawdę nikt mnie nie poinformował o tym, że przez ten implant będę po prostu słyszał jakieś osoby, tak, które tam będą mówiły do mikrofonu, który jest ustawiony gdzieś tam u nich, tak, w sprzęcie, no. I że po prostu nie jest połączony, tak, przy pomocy na fal, no, niestety. I teraz robią wszystko, co tylko w ich mocy, żeby uniemożliwić mi informowanie opinii publicznej o tym, co zrobili. Blokują też tak samo przy pomocy tego implantu działanie leków, blokują przy pomocy tego implantu moje normalne funkcjonowanie. Starają się wpłynąć na moje zachowanie, starają się wpłynąć na moje wspomnienia, starają się wpłynąć mi do głowy rzeczy, których tak naprawdę nie było, że niby to są moje wyobrażenia czy wspomnienia. Naprawdę, doprowadzają do takich rzeczy, że co jest w ogóle, no, korzystają z tego w najgorszy możliwy sposób. To są zwykłe bestie, no. 2017 rok, służba więzienna, a twierdzą, że podobno jest teraz 2022 rok, lipiec. A tak naprawdę daty nie jestem pewien, czy to jest taka, bo przypuszczam, że mogli mieć problem z wybudzeniem ze śpiączki po operacji, którą mi zrobili. No i po prostu, żeby to zataić i tak dalej, no przekupują, tu płacą, tu zatajają, no i po prostu zmieniają daty, no. Nie jestem tego 100% pewien, ale to jest moje podejrzenie.